Chciałem nagrać TikToka o Nintendo Switch, ale nie nagrałem, bo babcia spadła ze schodu. Nie, to jest w dupę mocne. Spartiatix! Reklama! Siema widzowie, szybka reklama, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Wejdź sobie w link, któryś w opisie. A ja już pokazuję wszystko dla widza, co i jak. Pyk, dobra, także już pokazuję. Jak widzicie, zimowa wyprzedaż się zaczęła. I tutaj macie różne rzeczy, zaraz to pokażę. Ale najpierw tak, macie gorące oferty. To się zmienia kilka razy na dzień. Nie jestem pewny co ile, ale tutaj możecie trafić na jeszcze większe promocje niż te w świątecznej wyprzedaży. Także codziennie jest po 12 gier. Tylko nie wiem co ile te gry się zmieniają, także sorki. I możesz też zobaczyć po prostu, jakie gry w przyszłości będą, w sensie zapad 10 minut i te 3 gierki się odblokują i chyba wtedy też będzie napisana promocja na nie, jaka będzie dostępna. To jest za 40 minut, aha, dobra, to co pół godziny chyba się zmieniają w takim razie. Wytłumaczone dla widza. Dobra, ale nieważne, wchodzisz sobie i masz zimową wyprzedaż, to jest główne, co nas tutaj sprowadziło, także tu masz giga tanio giereczki. Ostatnio był Black Friday, czy tam Black Week na Enebie. I tu masz w sumie te promocje są podobne, także masz do końca grudnia, tak jakby Black Week. Bo co, bo szczęśliwy czasu nie liczy, proste widzu. Horizon Zero Dawn, kojarzy giereczkę, tam z PS przenieśli na PC. Ta, dobra, zobaczmy. 68, 80, 10% taniej jest. No, widzu, stówka w kieszeni na święta, będzie na prezenty. Gladge w dupę. Dobra, także kup teraz i z tego co wiem, nie można już użyć dodatkowego kodu. No właśnie, ten 10% co wam odejmuję, to jest już jakby kod bazowy, czyli w sumie i tak jest lepiej, bo dzięki mojemu kodu byś miał 3%, a tak ty masz 10% bazowo. Także wejdź przez link, jak masz ochotę wesprzeć, kupuj sobie giereczki na święta i teraz masz tutaj różne te gry, codziennie się zmieniają, też gorąca oferta, także radzę sprawdzać. I tyle widzów, oglądaj sobie dzięki dalej. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Kiedy pani na angielskim każe ci się przywitać. Hello, everyone. Do you remember my fight about European title 5 years ago? Because today my opponent, Jamai Satish, write in the Facebook that he want to... Hello? Na pewno każdy, zwłaszcza z zagranicy, pamięta jego super walkę o pas z chłopem spod Żaby. Super, super, Marcin. Tak dalej. Spieprzę już z Polski. Znaczy, co ja powiedziałem? To przejęzyczyłem się. Powiedziałem tak. Spieprzę mi z tym TikTokiem. A pokaż. Ja dzwoniący do mamy, żeby powiedzieć jej, że wzywają ją do szkoły, bo powiedziałem dziecku z autyzmem, że jak wskoczy... jak powiedziałem dziecku z autyzmem, że jak wskoczy pod autobus, to zrespi się obok szkoły. Fajne, fajne. Kiedy proszę starego o pożyczenie auta po zdaniu prawka. Człowieku, czy ty jesteś pierdolnięty? Czy ty kiedykolwiek jeździłeś samochodem? Czy ty wiesz w ogóle na jaki temat ty... pytania zadajesz? Boże, jak mnie rozpieprza ten Najman. To jest taki dupa odlepienie, czy to jest Louis. Co to jest za walka? Mogę to puścić? One thing you don't see, Bruce, underneath that gi is a set of arms that is huge. He clearly is way more powerful than Paul Herrera. And quickly Herrera shoots the leg. And Herrera's a very good grappler here. Oh, oh my, elbows in number by Goodridge and that... Ja pierdzielę. Boże! Ja pierdzielę w dupę! Ale oro! Fajne. Ona patrzy w moje oczy. About April or March 2022 years.
This date is not good for yourself. Other plan. Good. But after holidays, it's no problem. If you want to rematch, nie mogę. I give you rematch. Niesamowity. Ty, ale on serio wierzy, że ktoś z zagranicy w ogóle by pomyślał, że jest chętny na walkę, obejrzy no name up Najmana, w sensie za granicą. Bo w Polsce wiadomo, że jest znany. Na ten moment uważam, że najlepszą karą będzie mu po prostu najzwyczajniej w świecie spuścić ciężki w pierdol i tyle, no. Kiedy klasowy kujony? Nie da ci ściągać za sprawdzianie. Widzimy. Ja widziałem podobny typ filmu. Na filmików. Ten moment uważam, że... Po jakimkolwiek filmie z Van Damme'em, stary, o drugiej w nocy. Nie no, niesamowite, jeżeli on 20 lat trenował boks. Niesamowite, jak w 20 lat można stracić 20 lat. To jest jakiś w dupę, nie wiem. Może na Najman to jest jakiś eksperyment naukowców, żeby sprawdzić, jak ludzie reagują na jakieś takie głupoty skończone. Dobra, Mario pewnie naj... O, nie Najman. Ale jestem najgorętszym facetem tutaj ponoć. Nie wiem, czy... Ja pierdzielę, dziarek. Dobre oro. Helikopter! No to było, jak oglądaliście. A nie, to jakieś inne. Helikopter, helikopter! O! Kim w dupę ork! Fajne! Nowy skin do Sajona. Nie mogę, w dupę nie mogę. Ja pierdolę. Gdzie Najman? O! Powiedzieli na apkę Najmana. Z grom, a co byście powiedzieli na apkę Najmana? Z grom, w której moglibyście się ze mną zmierzyć. Na pięści. Tylko od razu uprzedzam, to nie byłaby jakaś gierka z joystickiem. Tylko musielibyście się naprawdę nauczyć zadawać ciosy, bo to gra w rozszerzonej rzeczywistości. Ja pierdzielę. Co on znowu za głupoty pierwszy? W ogóle co? Skąd te szoty się biorą? On ma jakieś Q&A non-stop i tam... Skąd się biorą te rzeczy? Ja on wstawia swoje jakieś najbardziej złote pomysły na neta i patrzy, co ludzie powiedzą. O co tu w dupę chodzi? Dzięki temu na przykład masz teraz okazję i możliwość rozmawiania ze mną, bo gdyby nie Mariusz Puzianowski przed laty, który się stworzył, to ja bym się nie zniżył i ja nie miałbym ochoty nawet z tobą rozmawiać, bo to Mariusz i to wydarzenie ciebie stworzyło inaczej. To lanie, które od Mariusza dostało cię. Czy od Mariusza dostać lanie, wygląda... to żadna nie jest jakby ujma, bo Mariusz jako Mariuszowi Puzianowski. Nie wiem, ten Najman, on wygląda jak takie parówki ze słoika. Widziałem kiedyś jak takie jedzenie w Niemczech. I takie parówki mają we w słoikach. To wygląda tak ohydnie. Dziękuję bardzo, sra powoli. To jest prawdziwe. Nauczyciel, który zapowiadał sprawdzie od tygodnia. Kurwa, nie pierdol, skąd nagle, jakie... Do mnie było, zamknij się. Jakie nagle, kurwa? Jakie nagle, chuju, spadłeś z drzewa? Co mi kurwa imputujesz, że nagle? Kurwa... Ty, a słyszałem, że on do więzienia trafił, to prawda? No i jak teraz będziemy... Jak będą nowe TikToki powstawać? Ty serio, ksiądz ma TikToka, ksiądz Sebastian. To jakiś fake ksiądz. Nie ma bata.
Mocne. O kurde, ale w dupę udaje. No coś w tym jest, widzowie, rzeczywiście, jak myślicie? Powiedziałeś zamknij ryj, to co mam mówić? Zamknij ryj i słuchaj mnie. Słyszałem, że pożyczyłeś od kogoś hajs. Słyszysz mnie, strzelu? Zadałem pytanie. Powiedziałeś zamknij ryj, to co mam mówić? No, to jest na to, czy jesteś w moim typie. Zdecydowanie nie, trochę już jesteś. CO?! O co w tym chodzi? Smutne, że pytania dotyczą wyglądu, a nie charakteru. Chłopie, w dupę, ty widzisz buty pieprzony, jesteś w dupę, tempaku? No jak ty to oceniasz? Twój stary trampkami handluje śmieciu, że tak łatwo ludzi oceniasz po trampkach? Widzowie, jakiego charakteru, jakiego wyglądu? Ja tu w dupę tylko buty widzę! Fajne buty czy nie? Aha, takie pytanie. Nike? To okej. Nie, do ćwiczenia. Proszę bardzo, czy przyjmuje pan księdza po kolędzie? Kogo? Księdza po kolędzie, czy pan przyjmuje? W żadnym wypadku. A dlaczego? Pedofili? Z mocy? Przepraszam. Ale ty wygląda jak z gierki handlarz jakiś. Kogo? Ale fajny typek. Księdza po kolędzie, czy pan przyjmuje? Kogo? W wypadku. Ale co oni robią? W sensie ta osoba zrobiła huśtawkę w klasie? Że się tak w górę patrzą? O to chodzi? A czemu boba w dupę? A co on robi? Ale co ty w dupę robisz, chłopie? Co on robi? Jaka mama lepsza? To i se. Ja pierdziel. Chłopie, no to po co my oglądam, jak ze chłop stoi? No nie wyrobię. To po co nagrywasz ten film, jak o nim nie myślisz? Przypadkiem to nagrałaś? Papa Dipsy. Papa Lala. Te TikToki to tak... Masz ryj. Się patrzysz, co się patrzysz? Co będziesz rzucać? Masz. Masz ryj. Nie no, za mocno, to już niestety. Masz. Co jest? Nie, chyba. Ja pierdzielę, no nie mogę. Chłopie, co ty mi w dupę wysyłasz? Co tu się dzieje? Nie no, chłopie. Co to jest? Bardzo ładnej kamienicy w takim paryskim stylu, więc wkrótce zobaczycie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!